Wszystkim znowu po 7, dalszy ciąg, Raymana 3. Dobra, relax. Zwycięstwo zależy od punktu widzenia. Z mojego punktu i to ja zwyciężę. Dobra. Co to mamy? Koło życie, którego akurat nie potrzebuję. Idź! Okej, może jednak będziemy nurkować. Okej, Globox się przeteleportuje gdzieś. A ja w tym czasie... Okej, dobra. Dobra, zapomniałem, że... jest coś takiego. A, dawno nie grałem w Raymana 3. Na szczęście chyba Rayman 3... Znaczy, Rayman tutaj nie potrzebuje tlenu, więc... Nie musimy zbierać niebieskich lumpów i tak dalej. Dobra! Jak się zabijało, znaczy pokonywało tego pana. Nie pamiętam. Ale... No, życie to nie będzie nic skomplikowanego. Okej. Okay. To już jest jakiś pomysł. Dobra, ściskając strzał, Raymond wykonuje takie salto. Więc te rakiety chyba nie działają lepiej, tak jak chciałem. Okej, dobra, jak przed tym uciekać, tak? A, to jest salto. Okej, dobra. Jeszcze nie do końca tego opanowałem. A, dobra. Inny poziom w grze, w którym będziemy musieli wykonywać coś takiego, więc to dużo problemu właśnie. Dobra. Się zastanowił na miejscu tego Rockluma nad taktyką. Jedyne co mogę zrobić, to wykorzystywać jego własną broń przeciwko jemu. Więc tego Rockluma przestałbym używać takiej broni. Ale... Dobrze, że Rocklumy kierują się w drugi głowy. Tam. Otrzymuję obrażeń. Kiepsko mi idzie. Unikanie laserów. Podobne rzeczy. I znowu laser. Jak będę stał na środku i po prostu spamował, to chyba to najlepiej działa. Okej. Okay. Wygląda na to, że tak. Dobra, daję jeszcze parę torped. Się pożegnam z tym. Okej. No, nie było trudno. Większość bossów chyba w Raymanie nie jest trudnych. Przynajmniej na razie. Później może się to zmieni. Dobra. Co my tu mamy? Gdzie możemy iść? Tam? A tak. Mogę podbierać te gesy w sumie, ale... Ale chyba będę żył. Czy oni sobie coś mi zrobić? Te ryby? Chyba nie. To jest opieranie. Dobra. I tu jest jakiś prąd. Chyba czasem... Tak, chyba ten tu przypłynąłem. Chyba. Albo i nie. Dobra. Dobra. A to, że nic tu nie ma. Z nami Globoxem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem! O. Jesteś moim najlepszym przyjacielem! Ja nie mogę, ale Lizus! Tak, wzięło się go na zwierzenia, po kacu, na kacu. Okej, okay, dobra. A właśnie... Pokazałem mu... Przedni pokój miał...
miał pewne ukryte miejsce. Ale nie dało się go znaleźć na czas, więc... sobie pokazałem, ale dobra. Ten pokój też jest jakieś ukryte miejsce, nie pamiętam tylko nigdzie było. Ale może go znajdę mimo wszystko. Myślę, że w tej grze jest całkiem sporo sekretów. Czy ten pan? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Chyba tam jest jeszcze jeden. Chyba nie. A, tutaj jest. Okej. Okay. Witam. A, dobra. Gdzieś tutaj jest takie miejsce, które można się wstrzelić. A, tam widzę już je. Ono chyba blokuje sekret. Pod większym kątem, pod większym kątem tam podejść. Okej. Okej, wierzcie mi, za jakieś pół godziny mi się uda. Więc... czekajcie cierpliwie. A moje niezawodne zdolności latania rakietą. Za wcześnie podchodzę do góry. Okej, teraz było prawie dobrze. Teraz znowu za wcześnie. To nie jest łatwe, okej? Okej, dzięki magii YouTube'a na pewno. Na szczęście będziecie mogli to przewinąć. Więc nie mam żadnych. Okej! Nie mam żadnych skrupułów. Dobra. Co to utworzyło? Gdzieś tutaj? Nie. Dobra. Czy jest coś jeszcze do strzelenia? Okej, jest jeszcze druga. Tylko dwie są, tak? Okej, dobra. Drugą jeszcze mogę ustrzelić. Dobra. Za druga. No i proszę, sekret. Pięknie. Tak jest! I to tyle. Dobra. Idziemy do doktora Globox. Ten doktor z pewnością poradzi sobie z Andrea. O nie, ja tam nie wracam. Ten doktorek to jakiś schizol. Wszyscy tej serii mają trochę nie po kolei w głowach, ale... to jest przynajmniej... pan z tytułem. Znaczy, chyba. Myślę, że ma tytuł. Nie, wiecie co? Może poprzedni miał tytuł, ten na pewno nie. Stary, ale trzęsawka. A po co ja tyle piłem? Tak, mówili na studiach, żeby nie pić przed operacją. Spoko, żartuję. Fąfel po fachu wyjaśnił mi fazę. Kurna. Podobno wszamałeś czarnego kudrzaka. Niezła wtopa. No, niezła, niezła. Czarne kudrzaki rozmnażają się jak porypane. No mówię ci, głowa mała. No nic, trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz, żeby mniej bolała, nie? Niezły pomysł, co? Fajnie. A, Andre też już ma chyba dosyć. Tak, przez chwilę myślałem, że już się film zaciął. Okej, okay. Tensjonowy band. Mają już gitarzystę i perkusistę. Ciekawe, czy mają jakieś spotkania. Kurna, stary. Nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja, widzisz, nie wiem, gdzie to jest. Ale znam kolesia, którego znajdzie. Mówię ci. Kozak, spec, że nie ma przebacz. No nic, padam. Muszę podlać roślinki. Okej. Okay. Wolę się nie pytać, jakie roślinki poszedł podlać. Ale myślę, że wszyscy wiemy. Dobra. Dobra.
pierwszy spadek na dobry początek. No to jedziemy. Panie, powinienem skakać. Okej, tak lepiej. Hop, hop, hop. Fajna muza, dobra. Co? Było prawie dobrze. Nie zwróciłem uwagi, czy te pokoje jakoś się różnią między sobą. Chyba się troszkę różnią. Chodzi mi o samo ustawienie tych ścieżek, bo na pewno jest inne. To co się dzieje dookoła nas. No, okej, dobra. A i ulubione poziomy wracają. Okej. Ta platforma się pokazała w ostatnim momencie. Okej, dobra. Troszkę spokoju. I jedziemy. Okej, dobra, nie wiem co bym chciał w tym momencie, prawdopodobnie nic. No dobra, bez punkciku też będzie troszkę trudniejsze. To jest cały przynajmniej, gdzie mam skakać. I hop. No. Chyba, że będzie dużo skoczy. Ale nie. Fajna muza, co? Tak, tak, fajna. Roblox jest fajna. Hej, zobacz! Robię za helikopter, co nie? Co nie? Fajnie. To ładne. Ej, chyba coś pomijało. A, dobra. Iść o tym. Sekrety pewnie tak sporo. Okej, wiecie co? Wybacz, ale nie. Za chwilę. Daleko jeszcze? Dobra. Tak, za jakieś pół godziny skończę ten poziom. Ciekawe, co to za nagranie? Myślę, że wcześniej muszę podskoczyć. Zobaczmy. Takiego podejścia. Nie za bardzo podziałało, ale dobra, żyjemy. Więc to też w pewien sposób działa. Daleko jeszcze? Bardzo daleko. Wiesz, bardzo daleko. Okej. Coraz bardziej skomplikowane robią się te poziomy. Powiedzieć. Dobra. Mniejsza punkt. Zostawiliśmy do przodu. Hop, hop, hop. Hop. Okej. Coraz bardziej skomplikowane i coraz dłuższe. Okej, już chyba widzę hoplę wielką. Nie mam wyciszać telefon, jak zaczynam nagrywać. Mój błąd. Okej, dobra, nie spadnijmy tylko. Tak jak spadł właśnie. Takiej muzyki jeszcze nie słyszałem. Ta chyba troszkę się zdesynchronizowała. Dobra, uważne. Idziemy do końca. No nie jestem zbyt dużym fanem tych poziomów. Kolek są fajnie wykonane i ciekawe, ale troszkę irytujące. Jej!
chyba 69%. Ten sekret nie dał mi aż tak dużo. Pani, szybko! Weź wskacz albo coś! Okej, dobra, jesteśmy na pustyni Knarenów. Tak, tak, podłoga parzy. Dosłownie, parzy. Okej, w następnym odcinku idziemy przez pustynię Knarenów, na której z pewnością nie spotkamy żadnego Knarena. Powierzcie mi, nie chcecie wiedzieć, jak wyglądają Knareny. O nie. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.